Zadanie drugie. Dane są sygnały U minus 6, 4, 2 W 2, 8, minus 10 W minus 4, 20, 32. Obliczyć współczynnik korelacji sygnałów U i W oraz określić ich zależność. Oblicz współczynnik korelacji sygnałów U i W oraz określ ich zależność. Obliczyć współczynnik korelacji sygnałów W i W oraz określić ich zależność. Aby przeanalizować wzajemną korelację sygnałów, należy policzyć współczynnik korelacji, ponieważ na jego podstawie można określić zależność między sygnałami. Do obliczenia tego współczynnika potrzebna jest znajomość takich pojęć jak składowa stała, przemienna, energia sygnału. Wzór na współczynnik korelacji wygląda następująco. Jeżeli współczynniki korelacji są równe 1 lub bliskie 1, to występuje dodatnia liniowa zależność. Gdy są równe minus 1 lub bliskie minus 1, to liniowa zależność jest ujemna. Natomiast gdy równe 0 lub bliskie 0, nie ma liniowej zależności. Obliczamy składową stałą wszystkich sygnałów. Czyli składowa stała U jest równa 0, 0, 0. Składowa stała sygnału W jest równa 0, 0, 0. Oraz składowa stała W jest równa 16, 16, 16. Na podstawie składowej stałej obliczamy składową przemienną. Składowa przemienna U jest równa minus 6, 4, 2 minus 0, 0, 0, co jest równe minus 6, 4, 2. VAC jest równa 2, 8, minus 10, odjąć 0, 0, 0, co jest równe 2, 8, minus 10 oraz składowa przemienna W jest równa minus 4, 20, 32, minus 16, 16, 16, co jest równe minus 20, 4, 16. A następnie ich energia składowej przemiennej. Energia składowej przemiennej U jest równa 36 plus 16 plus 4, co jest równe 56. EACW jest równa 4 plus 64 plus 100, co jest równe 168 oraz energia składowej przemiennej W jest równa 400 plus 8 plus 256, co jest równe 456.
Najpierw określimy zależność pomiędzy sygnałami U i V. Minus 6, 4, 2, minus 0, 0, 0. Transponowane razy wynawia się 2, 8, minus 10, minus 0, 0, 0. Podzielone przez pierwiastek z 56 razy 168. Co jest równe? Minus 12 plus 32 minus 20 podzielone przez pierwiastek z 56 razy 168. I to jest równe 0. W nawiasie minus 6, 4, 2, minus 0, 0, 0. Transponowane razy w nawiasie minus 4, 20, 32, minus 16, 16, 16. Podzielone przez pierwiastek z 56 razy 672. To jest równe 120 plus 16 plus 32 podzielone przez pierwiastek z 56 razy 672. Co jest równe? 866 tysięcznych. Dwa, osiem, minus 10, minus 0, 0, 0, transponowane razy w nawiasie minus 4, 20, 32, minus 16, 16, 16, podzielone przez pierwiastek z 168 razy 600. 72. To jest równe minus 40 plus 32 minus 160 podzielone przez pierwiastek ze 168 razy 672. Co jest równe minus 5 dziesiątych. Minus 6, 4, 2, minus 0, 0, 0, transponowane razy minus 6, 4, 2, minus 0, 0, 0, przez pierwiastek z 56 razy 56. Co jest równe? 36 plus 16 plus 4 przez 56. I to jest równe 56 przez 56, czyli 1. Dwa, osiem, minus 10, minus 0, 0, 0. Transponowane razy 2, 8 minus 10 minus 0, 0, 0 przez pierwiastek 168 razy 168. To jest równe 4 plus 64 plus 100 przez 168. Czyli 168 przez 168. Co jest równe 1. Minus 4, 20, 32.
minus 16, 16, 16. Transponowane razy minus 4, 20, 32, minus 16, 16, 16. Podzielone przez pierwiastek z 672 razy 672. Co jest równe? 400 plus 16 plus 256 podzielone przez 672. I to jest równe 672 przez 672, czyli 1. Wyniki można przedstawić w macierzy. Jeden, zero, 866 tysięcznych, zero, jeden, minus 0,5, 866 tysięcznych, minus 0,5, jeden. Na koniec obliczymy jeszcze dodatkowo macierz kowariancji, która ma postać. Na diagonali znajdują się wariancje sygnałów, a poza nią kowariancje odpowiednich sygnałów. Najpierw policzmy wariancje zgodnie ze wzorem. Wariancja z x jest równa 1 przez n minus 1. Czyli wariancja z u jest równa 1 przez 3 minus 1 razy 56. Co jest równe 28. Wariancja V jest równa 1 przez 3 minus 1 razy 168. Co jest równe 84. Wariancja z W jest równa 1 przez 3 minus 1 razy 456. Co jest równe 228. A teraz kowariancje wszystkich sygnałów względem siebie. Skorzystamy ze wzoru. Kowariancja z x od n, y od n jest równa 1 przez n minus 1 razy suma od małego n równe 0 do duże n minus 1. Z iloczynu składowych przemiennych. Kowariancja UV jest równa 1 druga razy w nawiasie minus 6 razy 2 plus 4 razy 8 i plus 2 razy minus 10. Co jest równe 0? Co jest równe kowariancji VU? Kowariancja z U i W będzie równa 1 druga razy
nawiasie minus 6 razy minus 20 plus 4 razy 4 plus 2 razy 16. Co jest równe? 84. I to jest równe kowariancji z W i U. Kowariancja W, W jest równa 1 druga razy w nawiasie 2 razy minus 20 plus 8 razy 4 plus minus 10 razy 16. Co jest równe? Minus 84. Co jest równe kowariancji WW? Nasza macierz kowariancji będzie równa 28, 0, 84, 0, 84, minus 84, 84, minus 84, 228.